Siemanko, z tej strony Elio, Patery Retrofan. Co po niektórzy bardzo upominają się o kolejny odcinek z przeglądem gier na małe Atari, także dzisiaj ósma część, ósma dyskietka, ale zanim zaczniemy, chciałem dzisiaj serdecznie przywitać w znamienitym gronie atarowców nowego członka, dawnego komodorowca. Nie wiem, czy pamiętacie mój filmik z demkiem 256 bajtów Trains, gdzie pod Retrobajtlem umieściłem napis komodorowiec z rokowaniem na wyleczenie i chyba następuje właśnie ten przełom. Maciek dostał Atari 2600, zaczął grać na Atarynce, także trzymam mocno kciuki za Maćka. Następnym krokiem będzie 8-bitowy Atari 65XC, później może Jaguar, kto wie. W każdym bądź razie za niedługo jadę do Maćka na kolejny odcinek rozmów w niskiej rozdzielczości. Zabiorę swoje kartridże, które mam do Atari 2600 i w przerywnikach będziemy grali. Ja tego chłopa nawrócę! Jedziemy z tym koksem. Już dawno stacja nie była używana, trzeba to zmienić. Na tej stronie mamy cztery gierki. Total Eclipse, Mr. Robot Plus, czyli pewnie edytorem zrobiona jakaś wersja Mr. Robota. Pothole Pit i Patrol Nighthawk, coś tam. Zaczynamy od A. Total Eclipse, coś mi ten tytuł mówi i pewnie jak zobaczę gierkę, to zatrybię, co to jest. Ale grafika mi się nie przypomina tej piramidki. Ładnie to wygląda. Miałem dzisiaj włożyć dyskietkę, na której było 8 gierek na jednej stronie i chyba 6 na następnej, ale stwierdziłem, że pewnie będą to zacne produkcje i dzisiaj akurat nie miałem ochoty na kiepskie gierki, no bo jednak pojemność gry przeważnie świadczy o jej jakości. Zobaczymy, co będzie tutaj. Trochę się wczytuję, jest nadzieja na coś fajnego. Dobra, dekompresja. I mamy. Wersja na Atari Mariusz Adam 2018, czyli to jest jakaś konwersja z dawnych lat, z 89 roku. No to nie kojarzę. Na dole mam jakieś życie, jakieś eliksiry w buteleczce, czas, kompas, może jakaś przygodówka. Ło kurde, popatrzcie na to. Wektorówka, ja pierdzielę. Obracamy się joystickiem. Mamy piramidę, przy której wylądował w jakimś pasie startowym samolot. No w mordę! Coś pierwsze wrażenie, jak, nie wiem, czy kojarzycie taką gierkę Hunter, która była na Amiga i na Atari ST, która właśnie toczyła się w takim świecie 3D wektorowym. Byliśmy tajnym agentem, który na jakiejś tam wyspie został rzucony, no i musiał pozabijać wrogów, zdobyć jakieś tajne dokumenty. Dobra, przód chodzimy, tak. Ja pierdziu, popatrzcie jak to chodzi, nawet spoko. Teraz zobaczymy, czy możemy wejść do piramidy. Nie mam pytań, aż dreszczyk mnie przeszedł, kurde. Półeczka, jakaś szafa tam jest. Co robimy fajerem? Jeszcze zobaczmy. Aha, fajerem strzelamy, bo zrobił się na chwilę celownik. O, w mordę. A na przykład jakiś spacja albo coś, zabieranie przedmiotów? Nie, spacja przełącza nam na widok celownika albo normalny. Tutaj nam się teraz zmienił celownik. Fajer? Nie, strzeliło. Bo nie wiem, czy się otwiera. O, nie, przesunęła się szafa. Patrzcie, coś, żem wcisnął. Nie przesunęła się. Dobra. Wchodzimy dalej. Tylko teraz to na celowniku, czyli spacja. I idziemy do przodu, wchodzimy do następnego pomieszczenia. Tutaj mamy jakiś taki, nie wiem, kibelek na ścianie. Jakiś bidet. Schody na górę. Wiadomo, obraca się wolno, bo to jest kurde 2 MHz, ale przy 3D. Ale na mnie robi wrażenie, ja pierdzielę. Muszę dzisiaj poszukać w necie, na przerwie w pracy, jakichś informacji o tej gierce. Bo wygląda zacnie. Dobra, szkoda więcej czasu, bo gierek trochę do przejrzenia jest. Pełna trójeczka, szacun za 3D na małym Atari i pewnie naprawdę będzie fajną przygodówką. Dobra, lecimy dalej. Wygląda super. Mega, mega jestem pod wrażeniem. Mr. Robot Plus, no to wiemy, czego się spodziewać. Mr. Robota lubiłem. Wszystkie te klony tych gierek też mi się podobają. Zobaczymy, czy ktoś miał jakiś fajny pomysł na te levele tutaj. Bo na bank to jest zrobione edytorem. Jeszcze miga dioda, jeszcze się ładuje. No ale stacja chodzi tyle, biedna, stała, nieużywana. Zastąpiło ją SJ USD.
ale teraz parę dni popracuję. Mister Robot, ok. Fire. No, ta standardowa gierka. Powiem szczerze, nawet się nie zainteresowałem, jak wygląda ten edytor leveli. Czy to jest Mister Robot Konstruktor, czy jak to tam się może nazywać, nie wiem. Ale w ogóle ta plansza wydaje mi się, że jest identyczna jak ta w Mister Robocie po prostu, więc nie wiem, co ten plus oznacza. Bo tak mi się kojarzy, że pierwszy level... Aha, tu skakać nie można. Że pierwszy level tak właśnie wyglądał. Szybko sobie ogarniemy, przejdziemy do drugiego i zobaczymy te różnice. Skakać nie można, spadamy. Teraz skok. Zawsze mi się... Aha, skakać nie można. Dobra, nie chce mi się grać. Mister Robota znamy wszyscy. Dobra, przełączamy dalej. Mister Robot oczywiście trójeczka. Zakładam, że to jest jakaś inna wersja i plansze są fajnie pomyślane. Pothole Pit. Nie znam tytułu. Ale ten Total Eclipse mnie zdziwił. Kurde, zdziwił mnie naprawdę. Przygotowałem ostatnio materiał właśnie z gry Hunter na Atari ST, żeby wam pokazać. Tylko to nie jest gierka taką, którą się odpala bez przygotowania do niej, bo to jest naprawdę rozbudowana gra. Trzeba poznać te misje, trzeba poznać, gdzie tam jeździć, gdzie chodzić. I wygląda super i to jest właśnie w tych klimatach. Na małym Atari szacuneczek. Pothole Pit. No jakimś Piotrusiu, który ma dziurkę. Chyba się nie wczyta, bo się przeresetowało. Przeresetował się komputer, spróbujemy jeszcze raz, ale chyba nic z tego nie będzie. Pothole Pit nie będzie działać. Albo to jest gierka, sorki, to jest gierka może DOSowa, basicowa. Włączymy komputer bez klawisza Option. I jeszcze raz spróbujemy wczytać. Bo bardzo możliwe. A następnie będzie Patrol Nighthawk. To stawiam na jakąś strzelankę. Nighthawk mi się z jakimś myśliwcem z gwiezdnym kojarzy, no a Patrol wiadomo. Tylko jeszcze się upewnimy, że to nie jest jakaś basicowa gra, ten Pothole Pit. Nie, dupa. Pothole Pit się nie ładuje. Lecimy z Patrolem Nighthawk. A tutaj znowu dekompresja od samego początku i jednocześnie stacja wczytuje też coś dziwnego. Nie spotkałem się z czymś takim. I czekamy. Działa. Shows of Presents, Atari Lives, bla bla bla. No, czyli coś w stylu Space Invaders. Siur, ale po prostu robią taki deszcz bomb, że tu nie idzie nic zrobić, no. I te bomby jeszcze skręcają w moim kierunku, ale może bomby można strącać, czekajcie. Tak, można je strącać. Level 2. Szybko zaliczyłem, tylko się grafika widzę zmieniła kolorystycznie. Ale słabe to jest. Słabiutkie. Nie no, porażka. Porażka. No jak te bomby lecą we mnie, to może będę stał w miejscu i strzelał. No to już tak nie działa. Do dupy. Lecą w dół, kierują się na mnie, potem uciekają do góry. Ta jedna się zawiesiła, zaczęła coś tam dyndać. Nie no, zero frajdy z tą gierką, beznadziejna. Są tu jakieś samoloty, a nie statki kosmiczne, a ja jestem czymś takim, nie wiem. Obroną przeciwrakietową, level 3. No ładnie, pokazuje nam kolorystykę Atari. Czerwoną, niebieską, zieloną. Nie, do dupy. Jedyneczka, jeden Eliop. Przewracamy stronę, beznadziejna gra. Przewracamy stronę, jedziemy z kolejnymi. Ok, Magic World, magiczny świat. Sikor Soft. No to będzie coś ładnego graficznie. W tej grze musisz poszukać wszystkich Bad Magic, czyli takiej no złej magii, czarnej magii może. Pól czarnej magii, o. Bad Magic to może ta czarna magia właśnie. 94 rok, czyli końcówka życia Atari właściwie już w Polsce. Bo rok później Atari Retro Fan miał już, miał już peceta.
Goła baba. Goła baba. No, goła baba się gościu pojawił. Dobra. Do góry skaczemy. Fajerem. Chyba nie robimy nic. Skoczysz tak daleko, gościu? Nie skoczył. Pająka. Co z pająkiem? Ani go kopnąć. Spróbujemy im na łeb skoczyć tym pająkom za chwilkę. To się da jakoś zebrać. Fajer nie działa. Spacja. Też nie działa. Mamy 3 życia. Gościu chodzi w ogóle z rękami w kieszeni. Zobaczymy, co z tymi pająkami. Czy da się to... Inaczej. Najpierw wejdziemy. Zobaczymy, czy nas zabije. Zabiło. Dobra. I to błyskawicznie. Czyli musimy przeskakiwać. Tych takich gwiazdek nie da się zbierać. Przejdziemy sobie następny ekran. Gościu jest fajnie zrobiony. Jego animacja, postać, taki w czapeczce, wyluzowany, z rękami w kieszeni. No ale dziwne, że się nie da zbierać tych gwiazdek właśnie. No, fire nie działa. Fire i na przykład w dół też nie. O co tu chodzi? Teraz trupie czachy i pająki, czyli na pewno żadnego z nich nie możemy dotknąć. No i tutaj co? Spadnę, wpadam na pająka, żeby się dostać w prawo, a no chyba, że tak, o tutaj. I w ten sposób skok, ale dupa, przecież tu jest zamkniętym. Dobra, chyba nie moje klimaty tego typu platformówka. Jeszcze raz nas spróbuję dojść. Zobaczę, czy te trupie czachy, może jakimś cudem są one do zbierania, a nie do zabijania nas. Przeskoczymy tego pająka, nadziewając się na trupią czachę, zobaczymy, co będzie. Aha, trupia czacha jest elementem wystroju wnętrz. No to dobra. Zmyliło mnie. No powiem wam, słabiutko. Słabiutko. Nuda generalnie. Wieje nudą przestrasznie. I nie wiem, o co chodzi z tymi gwiazdkami. Jak ktoś w to grał, dajcie mi znać, bo nie da się tego zbierać. A wygląda właśnie jak rzecz do zbierania. I tak się nagle w powietrzu... Nie, dobra, nie moje klimaty. Ode mnie jedyneczka. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Sea Fox. Sea Fox kojarzę. Chyba będziemy mieli morze, chyba parę poziomów głębokości. Chyba, że mylę tytuł, ale coś takiego ogrywałem już u mnie na kanale. Gdzie trzeba było zatapiać statki, gdzieś tam strzelać. Okręty podwodne właściwie. Blows Up to było, nowa wersja, ale ona była wzorowana właśnie na czymś. I nie wiem, czy na, nie na Sea Foxie, zobaczymy zaraz. Aha, Brother Bound, czyli ci od Prince of Persia, tak. Czyli Blows Up był na tym wzorowany. Zgadza się. Tego typu gierki lubię. Oczywiście Blows Up rozwalił graficznie system, bo pięknie to wyglądało. Te górne też rozwalamy? Nie. Albo po prostu nie trafiłem, jeszcze tak zobaczymy. Nie, odbijają się i spadają w dół, no to w Blows Up tego nie było. Czyli rozwalamy tylko i wyłącznie łodzie podwodne. Mamy jakoś... Aha, torpedy mamy 16, czyli mamy ograniczoną ilość, 15. Fajna arkadówka, lubię takie gierki, naprawdę lubię, więc spoko. Szkoda, że się graficznie bardziej nie postarali, bo w tamtych latach można już było większe cuda na ekranie porobić, nawet w przypadku Atari, ale... Odnowiło mi bombę, nie torpedy nie zauważyłem nawet kiedy, dlaczego. Czyli my generalnie chronimy chyba tą flotę, która tam na górze podróżuje przez ocean, rozwalając te statki, te okręty podwodne, bo pewnie jak ich nie rozwalimy, one zaczną strzelać do góry, nie wiem, podejrzewam. Na razie strasznie proste się to wydaje. Tego przepuść, chyba że mogę w dół jakoś strzelać? Nie, on jakąś rybkę wypuścił. Teraz wyleciała jakaś szczęka, w ogóle leciała w bok. Strasznie proste się to wydaje, kurde. Na razie mamy Mission 1. Zobaczymy, za jaki czas się przejdzie do levelu 2. No kurde, lubię te klimaty, ale na razie nuda, jest zbyt prosto. A bo mi się jeszcze fuel kończy na dole, 650 benzyny mamy. A tą rybkę jak złapiemy... Szybka była dla mnie. Dobra, poczekamy do momentu, aż się skończy nam paliwo w tej łodzi, już bliziutko.
i zobaczymy, co będzie, czy mnie rozwali, czy wybuchnę, czy zatonę, czy będzie koniec gry, bo na pewno w jakiś sposób się tutaj zbiera ten fuel. O, te na górze też się rozpingala. Czyli jeszcze sobie tutaj możemy punkciki pozdobywać. Out of fuel i spada nam stateczek. No troszkę się zawiodłem. Fajna arkadowa mogłaby być, ale może trzeba dłużej pograć, żeby zaczaić skąd brać benzynę, co te rybki znaczą i tak dalej. Nie mamy na to czasu. Dwójeczka na zachętę. Lecimy dalej. Teraz mamy Spin Dizzy. Spin to były chyba gierki typu takiego kasynowego, nie? Że coś tam się obracało. Musieliśmy albo trzy koło siebie ustawić. Coś mi się w te klimaty kojarzy. Wiecie, taki jednoręki bandyta i musiały trzy obrazki koło siebie wyskoczyć. 86 rok. Elektroniczne sny. I jest to wersja na Atari, czyli albo z automatów, albo z jakiejś innej platformy. Jest. S, punktacja H, help, fire, start. Zaczynamy. Czyli rzut izometryczny mamy. Coś jak Crystal Castles to wygląda. Poruszamy się jakimś takim lejkiem. Nie kumam na razie sterowania, czekajcie. Aha, ok, czyli w ten sposób. Musimy tak patrzeć. Spróbujemy wziąć to coś, co tu leży. Dało się. Teraz tam na górze. Aha, im dłużej przytrzymuję w danym kierunku Joy, tym bardziej przyspiesza ten nasz bohater, czy ta maszynka, którą sterujemy. Tutaj jest może jakiś teleport, zobaczymy. Dupa, nic się nie stało, ale z boku się taki rysunek pojawił, widzicie? Więc wyjedziemy w tą stronę. Ale ja chyba nie mam cierpliwości do takiego sterowania. To jest taka trochę masakra. Tam chyba jakaś winda podróżuje. Nie, no już się zaczynam denerwować tym sterowaniem. Staniemy sobie pod tym. Teraz nas to albo rozwali, albo zabierze na górę. Zobaczymy. Ale to chyba nie zjeżdża tak nisko. Uwaga. Zabrało nas? Nie zabrało nas. Dobra, wychodzimy stąd. No i jeździmy po planszach. Rzut izometryczny, sterowanie do dupy. Musimy coś robić. Z boku się widzicie. Pojawiają te grafiki, na które wdeptujemy na ziemi. Może fajerem coś musimy robić. Coś układać, kurde, no. Fajerem wciskam, coś się tutaj układa na tej podłodze. Albo i nie. Cholerka wie. Nie wiem. Dwójeczka na zachętę. Chyba nie mój typ gry. Dobra, i dalej mamy Gorf. Albo imię naszego bohatera, albo ktoś z błędem napisał Golfa. I na końcu Space Dungeon, czyli gwiezdne lochy. Nie no, Gorf, ktoś dobrze napisał. Zaatakował nas zły jakiś Gorfian robot. Musimy powstrzymać inwazję. No, czyli jakaś strzelanka będzie. Spacja, start. Nie, musimy przeczekać, aż napisy przelecą. Będzie dramatyczna konfrontacja, tam było napisane. Dzisiejsze najlepsze punkty, brak. O Boże. Space Invaders w wersji Bieda Edition. Dobra, jest jakaś osłona ziemi, którą przestrzeliwujemy my i oni. Tak jak w Space Invaders się do nas zbliżają. Grafika chyba nawet jest mega podobna tych stworków wszystkich. Słabe to. Już tak to jest w życiu, że się porównuje zawsze do tego pierwowzoru albo do czegoś, co wywarło najlepsze wrażenie. No Space Invaders też jakieś nie było graficznie bogate, ale jakoś przyjemnie się w to grało. Tutaj jest jakoś tak dziwnie. I te miganie teraz tych stworków. Co
co, koniec czy następny level? Następny level. Siul, jakimś laserem teraz strzelili, propatrzcie. I też już w nas startują, jak w galaksjach chyba, nie? No, ta animacja wybuchu świadczy o tym, że zakończyłem karierę. Nie podoba mi się, nie podoba mi się. Jedyneczka, wolę jednak te klasyki z automatów niż jakieś takie coś. I ostatnią gierką będzie... Teraz już pogubiłem. Space... Tak, bo to był Gorf przed chwilą. Space Dungeon teraz. Gorf słabiutki. A od końca Gorf to jest Frog, czyli żaba. Ok, Space Dungeon. Press Start for B Players. Selector najpierw spróbuję coś wybrać. Nie ma. Fire'em. Fire'em. Gracz pierwszy. Ok. Pierwszy... Ten ekran, pamiętacie tą gierkę, którą pokazywałem w pięciu liniach, gdzie było trzeba przejść właśnie między kropkami taką linią? No to podobnie to wygląda, natomiast tutaj po prostu naparzamy wewnątrz tego boksika, przytrzymując fire i wybierając kierunek. Sam kierunek jeździmy, z fire'em przytrzymanym on się zatrzymuje na chwilkę i strzela. Aha, player 2, tylko pewnie... O nie, nie drugi joystick, jednak ten sam joystick. Tutaj są dziury, pewnie można przechodzić, zgadza się. Czyli podróżujemy po jakichś właśnie lochach i rozwalamy, co tam nas spotka. Collect bonus. Zebraliśmy bonus, no treasure, czyli może to była jakaś skrzynia, którą żeśmy otworzyli i nic tam żeśmy nie znaleźli. Ale myślę, że to jest rodzaj gierki, przez którą komodorowcy się z nas śmiali. Zatajając oczywiście, że sami też takie gierki mają na swoim komputerze. W skosie można strzelać w skosie. No biedne to strasznie. Aha, na górze mamy mapę, która, na której pojawiają się te komnaty, które odwiedziliśmy, czyli za dużo ich tutaj nie będzie, tych komnat. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 na 6, 6 na 7, coś takiego. To szybko teraz bez strzelania sobie zbudujemy mapkę. Patrz, widzicie? Od razu się tam mapka tworzy. Ale nie, gierka nie jest fajna i nawet nie czuję w niej potencjału. Gracz drugi ma już więcej odsłonięte. O, idziemy w górę, podsłaniamy sobie jeszcze tutaj. Tą bandę rozwalimy. Dosyć prosty sporo rozwalać. Wystarczy stać i trzymać wciśnięty fire i sami się podkładają pod nasze strzały. No tutaj troszkę więcej ich jest. Spadamy stąd, wejdziemy sobie drugim wejściem. Dobra, pochwaliłem dzień przed zachodem. Dobra, nie chce mi się w to grać. Nie mój klimat, słabe wykonanie. Dla mnie jedyneczka. No i tyle z tej dyskietki dzisiaj. Jedna gra nie chodziła, reszta wyglądała jak wyglądała. Największe wrażenie zrobił na mnie Total Eclipse. Po prostu mistrzostwo świata, jak to wyglądało na małym Atari. I na pewno tą gierkę zgłębię. Nie wiem, czy się nie pokuszę o osobny odcinek o niej, bo mnie strasznie zaciekawiła. W robocie sobie dzisiaj poczytam o niej. Zobaczę, o co chodzi. Jakiś, wiecie, PDFX z instrukcją. A na dzisiaj tyle. Trzymajcie się.